Jeśli korzystasz z bankowości elektronicznej, poznaj zjawisko spoofingu, by nie stracić swoich pieniędzy. Spoofing to nazwa sytuacji, gdy oszust podszywa się pod inne urządzenie lub innego użytkownika w sieci, aby wykraść dane, zainstalować złośliwe oprogramowanie lub ominąć mechanizmy kontroli dostępu. Skoro efektem tego typu ataku ma być wyłudzenie od użytkowników ważnych informacji, to czym on się różni od phishingu? Oszust, który wybiera spoofing, dodatkowo dąży do zainstalowania na naszym sprzęcie szkodliwych plików. Link do ich pobrania może znajdować się w przysłanej wiadomości lub być zaszyty w przycisku na podstawionej stronie. Często bywa też tak, że dzwoniący podaje się za pracownika działu bezpieczeństwa jakiejś firmy czy banku i prosi o ściągnięcie programu, który wcześniej umieścił w ogólnodostępnym sklepie z aplikacjami. Dzięki niemu może zyskać zdalny dostęp do naszych urządzeń. Daje mu to także możliwość podszycia się pod nas i rozsyłania wiadomości w naszym imieniu do innych użytkowników. Spoofing może przybrać wiele różnych odmian, m.in. spoofing adresu IP, czyli wysyłanie komunikatów do komputera z adresu IP, który sugeruje, że wiadomość pochodzi z zaufanego źródła. Spoofing e-maila, a więc podrabianie nagłówka maila, aby wyglądał, jakby pochodził od innej osoby lub z innego miejsca niż rzeczywiście, lub spoofing DNS, polegający na modyfikacji serwera w celu przekierowania ruchu z konkretnej domeny na inny adres IP. Ochrona przed spoofingiem nie jest łatwa, ale najważniejsze jest zachowanie czujności. W momencie, gdy zamierzasz podać jakieś wrażliwe dane, należy dokładnie sprawdzić adres, z jakiego przyszła wiadomość oraz adres strony, na jaką zostaniesz przekierowany. Jeśli cokolwiek Cię zaniepokoi lub wyda się podejrzane, lepiej zrezygnuj. Pamiętaj też, że pracownicy banków czy innych instytucji z reguły nie namawiają użytkowników do instalacji aplikacji poza tymi rekomendowanymi przez ich firmę.